Polscy Muzycy. Audycję prowadzi Zjawa Blues. Jeszcze raz się urodzić, niewiele rzeczy w życiu inaczej bym zrobił. Cofnąć się do czasu, kiedy miałem naście lat. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, poszedłbym do matki albo do ojca. Powiedział, jak bardzo ich kocham. Rozmawiał o rzeczach zupełnie nieistotnych, które chwilę potem miną bezpowrotnie. Do moich przyjaciół zbiegłbym po schodach, będą na podwórku, na pewno ich tam spotkam. Każdy znał porę, o której wyjść z domu i nikt nie potrzebował do tego telefonu. I chociaż właściwie dookoła nic nie było, nie pamiętam, żeby często mi się nudziło. Na całe osiedle była tylko jedna piłka, a dziewczyny skakały w gumę na chodnikach. Gdybym tylko mógł choć na chwilę cofnąć czas i wrócić do epoki, gdy nie liczył się hajs, gdy siedziałem na dworze od samego rana. Połowa podwórka była tak samo ubrana. Nie wiem, ile czasu spędziłem na klatce. Nie wiem, ile czasu przesiedziałem na ławce. Nie wiem, ile czasu grałem z kolegami w kapsle. Nie wiem. Czasem, kiedy wiosna pachniała żużlem, krążyła butelka, z której wszyscy pili. Od oranżady w workach ręce się kleiły. Oficjalnie wtedy w kraju nie było wolności, a właściwie można było wszędzie chodzić. Wyścig na rowerach, spodnie całe w łatach. Nikt się nie przejmował, jak biegałem po dachach. Ciągle dookoła budowano nowe bloki. Naszym placem zabaw był plac budowy. Pierwsze fajki i pierwsze macanki. Dziewczyny były wtedy piękne jak z bajki. Jazda bez prawka w ojca samochodzie. Pamiętam, jak kolega zaparkował na płocie. Do dzisiaj po tej lekcji została mu blizna. Pamiętam, jak płakał i bał się przyznać. Auta nie miały poduszek powietrznych. Wszystkie takie same, mało który lepszy. Na wakacje z tatą jechaliśmy przez mgłę. Bez pasów małym Fiatem 126P. Gdybym tylko mógł choć na chwilę cofnąć czas i powrócić do epoki, gdy nie liczył się hajs, i zrobić coś, co ma znaczenie dla mnie dziś, pewnie tak naprawdę nie zrobiłbym nic. Nie wiem, ile czasu spędziłem na klatce. Nie wiem, ile czasu przesiedziałem na ławce. Nie wiem, ile czasu grałem z kolegami w kapsle. Nie wiem. Nie wiem, ile czasu spędziłem na klatce. Nie wiem, ile czasu przesiedziałem na ławce. Nie wiem, ile czasu grałem z kolegami w kapsle. Nie wiem. Dobry wieczór, a to zaskoczenie, prawda? Nie spodziewaliście się takiej muzyki? No chyba też sama nie spodziewałam. Polscy Muzycy, wyjątkowo w niedzielę, ale trzeba poznać tego człowieka, który będzie dzisiaj gościem mojej audycji. Witam wszystkich słuchaczy, witam Anię Oratowską, witam tych, których widzę, że są, ale nie wiem, kto to jest. A może nie wiedzą, jak się mają skontaktować. Moi drodzy, jeżeli macie GG, to numer radiowego GG 1675 601. Jeżeli nie macie, to na stronie głównej radia jest taka zakładka pozdrowienia, wystarczy kliknąć w nią. W linijce u góry piszemy swoje imię, na dole treść wiadomości. To będzie opublikowane na stronie radia i ja się do tego odniosę. Trzecia z możliwości to
Na Facebooku jest audycja, strona audycji Iwona Granaszych. Tam pod plakatem zapowiadającym naszego dzisiejszego gościa można również komentować, rozmawiać ze sobą. I to są te trzy sposoby. Odzywajcie się, odzywajcie, bo my wiemy wtedy, co Was interesuje i gdzie należy skierować swoje następne kroki. Moi drodzy, zanim powiem Wam o dzisiejszym gościu, zanim on powie również coś o sobie, to ja chciałabym przypomnieć, co było tydzień temu. A tydzień temu był Hetman, Jarek Hetmanowski i kultowy rockowy zespół. Za chwileczkę usłyszymy specjalnie dla Beatki chyba piosenkę przypominającą Porwany za młodu. Piękny tekst, pięknie wykonana. Ale jeszcze będą dwie nowości. Otóż moi drodzy, na Lepę śpiewa tysiące ludzi. Breakout śpiewa tysiące ludzi. Ale jest człowiek, który zrobił to inaczej. Tym człowiekiem jest Arek Zawiliński. Wydał nową płytę, wspaniałą płytę. Jego Breakout to jest, kochani, korzenny, deltowy blues i teksty Bogdana Lebla, ale rzeczywiście ta linia melodyczna została zachowana, ale to jest Arek Zawiliński. No i Agnieszka Słodkowska, menadżer prawdopodobnie, tak myślę, bo nawet nie zapytałam, fantastycznej kapeli Blues Connection, czyli bluesowe połączenie, przysłała mi swoje nagrania, przysłała mi kilka wiadomości o tej kapeli, ale ja o nich nic nie będę mówiła, ani o Arku, ani o plusowych połączeniach, bo oni będą mieć u nas swoje dwugodzinne audycje, ale usłyszymy ten oto film, tak, i bez ciebie, ale przedtem będzie Hetman. Zapraszam, posłuchajcie, przypomnijcie sobie i kochajcie polskich muzyków. Wielki świat małych kłamstw,
tutaj gubi się miłość i cel. Każda noc niesie grzech, a za dnia słoną prawdę odbiera. Mały świat wielkich kłamstw obok nas. Tamtych dni już mam swój dom. Zapomniałem, dokąd iść, gdzie iść. Znalazłem własny kąt. Taki świat, w którym wszystko zaczynasz od zera. Wielki świat małych kłamstw, tutaj gubi się miłość i cel. Każda noc niesie grzech, a za dnia słoną prawdę odbiera. Mały świat wielkich kłamstw, tutaj gubi się miłość i cel. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów widzisz ze mną drogą, znów słyszy twoje słowa. To są jak krochy na sen, na bardzo długi sen. Twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy czyjś daleki śmiech, wystarczy liścia nikły promyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film. Znów idzie ze mną drogą, twoje słowa, to są jak krochy na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, to są jak krochy.
sen, na bardzo długi sen. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszy twoje słowa. To są jak kroki na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, słyszę twoje słowa, co są jak kroki na sen, na bardzo długi sen, na bardzo długi sen.
oczu blask, jak księżyca pełnia. Nie dosięgniesz gwiazd, w twoim sercu noc wciąż ciemna. Ujrzysz znak w swych snach, czarne kwiaty i ty jedna. Ujrzysz znak w swych snach, czarne kwiaty i ty jedna. Ujrzysz znak w swych snach, czarne kwiaty i ty jedna. Pięknie, prawda? Pięknie, pięknie, moi drodzy, ale nie może być inaczej, bo my przecież polskich muzyków nie musimy się wstydzić. Ja witam Janka, naszego szefa, witam Olka Blusa i witam redaktora Andrzeja Batysika. No właśnie, skoro jest pan redaktor, to ja wam opowiem o pewnym wydarzeniu, które było moim uczestnictwem. Wielką mi to sprawiło przyjemność. Mianowicie odbywały się lustracje, na których nie mogłam być, ale byłam w sobotę na gali Top Bluesa, dlatego nie było audycji. I powiem wam tak, moi drodzy. To jest impreza, która jednoczy ludzi bluesa. Ludzie przyjeżdżają z różnych miejsc. To nie jest tylko śląskie środowisko. Przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć tych, na których głosowali. No i zobaczyli. Zobaczyli i usłyszeli. Ja tak naprawdę czekałam na drugą część gali, ponieważ tam czekałam na trzy nazwiska. Na Magdę Piskorczyk, na Amiję i na Macieja Kręca. Z Magdą, z Amiją udało mi się spotkać, porozmawiać, posłuchać. Natomiast Maciej był nieobecny, ponieważ w tym samym czasie odbywały się Fryderyki i Maciej musiał tam być, ale zaproszeni przez jego goście, przyjaciele, muzycy, cudowny dali koncert z jego właśnie płyty. Ta płyta jest fantastyczna, moi drodzy. Zresztą, żeby się dowiedzieć czegoś o Macieju, o Magdzie, o Amii, wystarczy wejść na kanał Iwona Granaszych i tam są audycje, gdzie miałam tą przyjemność ich gościć. Moi kochani, i dzisiaj dla mnie to było prawdziwe szaleństwo. Otóż Amija, cudowna artystka, ukształtowana, dziewczyna świadoma tego, co robi, o cudownym wokalu, ale przede wszystkim bardzo, bardzo emocjonalna, dała swój pierwszy recital właśnie tutaj na Śląsku. Cudownie opowiadała i chociaż śpiewa po angielsku, powiem wam, a ja jestem przeciwniczką śpiewania w Polsce po angielsku, to jej opowieści plus to, jak się zachowywała na scenie, to jaka była mimika jej twarzy, to w jaki sposób śpiewała, uruchamiało moją wyobraźnię. No ja trochę o Amice już słyszałam, a tutaj mogłam tylko skonfrontować, jak wypadła na scenie, bo wiecie, jakie jest moje jedno z powiedzeń. Prawda o muzyku jest na scenie, a na scenie Amija była fantastyczna. I za to dzięki panu redaktorowi, że ją zaprosił, bo mogłam ją zobaczyć, mogłam ją przytulić, mogłam ją ucałować i mogłam przeżyć to, co przeżywała razem z publicznością. Żałuję tylko bardzo i tutaj popieram pana redaktora, gdzie byli ci fani. Ci fani, którzy dopytywali Amiję, a kiedy zagrasz na Śląsku, a kiedy będziesz na Śląsku. Nie było tylu osób, ilu się spodziewaliśmy, bo to, co Amija zaśpiewała na gali, to była namiastka tego, co mogliśmy usłyszeć dzisiaj. Trochę żal, trochę szkoda, bo przecież oni śpiewają dla nas, oni tworzą te utwory dla nas. Ja jestem Amii wdzięczna za każdy dźwięk, za każde słowo i za te angielskie piosenki również. I o dziwo, nawet Koziołkowi się podobało, chociaż on jest bardzo wielkim przeciwnikiem angielszczyzny. Było pięknie, szkoda, że się skończyło, ale jeżeli macie okazję za rok być, to bądźcie. Tam artyści nie potrzebują bodyguardów, tam artyści są z publicznością. Dziękuję za tą wspaniałą imprezę, jedną i drugą. Ja bawiłam się świetnie. Moi drodzy,
A kto dzisiaj? No powiem wam, że sama jestem zaskoczona, kto dzisiaj, ponieważ miałam w swojej karierze muzycznej takie... Pojechałam właśnie dwa epizody na dwa koncerty tak zwanej muzyki elektronicznej i wyszłam prawie z płaczem. Ja nie wiem, Koziołek był na jednym, to też wyszedł z płaczem i powiedziałam sobie, nigdy, nigdy w życiu już więcej takiej muzyki słuchać nie będę. Oni są B, makabryczni, tragiczni i w ogóle. Ale spotkałam tego człowieka. Spotkałam tego człowieka, który wywrócił mi mój pogląd na temat muzyki elektronicznej do góry nogami. Człowieka, który nie tylko jest ciepłym, wspaniałym facetem, ale też wspaniałym muzykiem. I zaczynam na razie lubić, a może i pokocham muzykę elektroniczną dzięki niemu. A jak gra w projektach? Jakie projekty tworzy? A no to posłuchajcie może jednego utworu. O, coś mi uciekł ten utwór, ale nic straconego, puścimy go później. Jeżeli jeszcze jesteś, Piotrze, bo gościem audycji jest Piotr Skrzypczyk, to za chwilę usłyszysz i mam nadzieję, że nic mi tutaj nie ucieknie, co mówią o tobie ci, którzy cię znają. Trzy osoby się wypowiedzą na temat Piotrusia. Piotruś to taki z czerwonym nosem, ale nie takim prawdziwym nosem, tylko z takim przyklejanym nosem, a to na znak płyty, którą wydał solowej. Opowiedzą o tobie, Piotrze. Wypowiedzą się. Dwie osoby się przedstawiły, jedna nie, ale ty poznasz, kto to jest. No to spróbujmy, co by na mnie uciekło, bo już aż drżę. Dobry, Iwona Zuchniak, wokalistka zespołu Kajoa i projektu solowego Iwona. Chciałabym powiedzieć kilka słów o bohaterze dzisiejszej audycji, Piotrze Skrzypczyku. Z Piotrkiem poznaliśmy się podczas współpracy przy płycie Fale zespołu Kajoa, gdzie Piotr dołożył trochę elektronicznych dźwięków do naszych utworów. Zaczarował mnie swoim brzmieniem na tyle, że jak przyszło do nagrywania mojej solowej epki, to od razu wiedziałam, że chcę z nim współpracować przy tym projekcie. Piotr to postać tak wielka jak skromna i tak skromna jak wielka. Daje niesamowity spokój podczas pracy, co wpływa na jej komfort. Pozwala na koncentrację, jednocześnie daje swobodę wypowiedzi. Ma również doskonałe wyczucie muzyczne, a przede wszystkim jest bardzo koleżeński i lojalny, za co go bardzo szanuję i cieszę się, że spotkałam go na swojej drodze. Witam serdecznie. Po tylu latach znajomości z Piotrem mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Piotr jest muzyką, muzyka go relaksuje, kiedy gra. Jest wypoczęty. Także jeśli chcecie poznać Piotra, to posłuchajcie jego muzyki. Macie go wtedy na tacy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, a zwłaszcza ciebie, Piterku. Do zobaczenia jak najprędzej. Nazywam się Krzysztof Marciniak. Jestem gitarzystą i od 14 lat współtworzę między innymi z Piotrem Skrzypczykiem zespół Half-Light. Muszę powiedzieć, że Piotr ma niesamowitą muzyczną wyobraźnię. Poza tym, jako człowiek jest bardzo empatyczny, otwarty, dobry i zawsze na niego można liczyć. No i widzicie, tyle o Piotrze powiedzieli ci, którzy go znają osobiście. My się znamy tylko wirtualnie, ale mam nadzieję, że kiedyś tam
się spotkamy. Tym bardziej, że widziałam dzisiaj na Facebooku zdjęcie, gdzie Piotruś jest na zjeździe Republiki, Panów Republiki, więc ja tam też kiedyś pojadę. Na pewno było fantastycznie, czy jest, bo nawet nie wiem, czy to jeszcze nie trwa. Moi drodzy, no co tu dużo mówić. Piotr wybrał utwory, jakie chciał wam zaprezentować do tej rozmowy. Rozmowa za chwileczkę się odbędzie. Ja nie przerywam rozmowy. Dopiero później ewentualnie odczytam wasze komentarze. I przy okazji dziękuję Grześkowi Olejnikowi jak zawsze za to, że pomaga w opracowaniu tych wywiadów. I jeszcze taka techniczna przypominajka. Jeżeli wam się coś zacznie z radiem dziać, to albo odświeżcie stronę, albo po prostu zalogujcie się jeszcze raz. No to co, moi drodzy, gotowi na projekty Piotra Skrzypczyka? Ja też już jestem gotowa. Piotr Skrzypczyk przed wami. We'll be right back.
gościem dzisiejszej audycji Polscy Muzycy jest człowiek, który zmienił mój świat muzyczny troszeczkę. Piotr Skrzypczyk dla przyjaciół. Peter, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Popatrz, Piotruś, my się znamy prawie 2 lata, wiesz o tym? No nie liczyłem tego, ale może tak być. Ale ja policzyłam i po raz pierwszy nam się udaje ze sobą porozmawiać, widzisz, to lepiej późno niż wcale, prawda? Oczywiście. Mało wiem o tobie, Piotrze, chociaż poczytałam troszeczkę, więc ja bym chciała, żebyś powiedział, kim jest Peter. To jest trudne pytanie, kim jest Peter. Taki człowiek, któremu się wydaje, że robi muzykę i stara się to robić na różne możliwe sposoby. Nie wiem co więcej powiedzieć, bo właściwie muzyka towarzyszy mi od zarania dziejów na różne sposoby i w tą muzykę jestem zaangażowany. Także no trudno mi jakoś się inaczej jeszcze określić. Najlepiej takie rzeczy zostawić osobom z zewnątrz, które mogłyby prawdę o Piotrze powiedzieć. Dobrze, Piotrze, a powiedz mi, ty zawodowo właśnie utrzymujesz się z muzyki, czy pracujesz gdzieś? Przygodnie, ja dokładam do muzyki. No ale wykonujesz jakiś zawód? Znaczy ja jestem księgową na co dzień. Księgowym? No tak, bo tak może być. Ojejku, to takie cyferki, nie fajnie, i patrz, tak gra cyferki. Dobrze, Piotr, ale zanim zaczniemy mówić o muzyce i o tym, co robisz teraz, to ja bym chciała się dowiedzieć, no jak to wyglądała ta twoja droga muzyczna, jaki był twój dom na przykład, czy miałeś jakieś wtedy inspiracje, czy słuchaliście muzyki, czy były jakieś tradycje muzyczne u ciebie? Tak, jak najbardziej. Ja dużo wyniosłem takiego muzycznego bycia z domu. Nie miałem okazji posłuchać, ale wiem, że mój tata też miał swój zespół w latach młodzieńczych. Później, jak już byłem na tym świecie, to zdarzało się, że tata nam często przygrywał na akordeonie. I bardzo dobrze pamiętam te chwile i bardzo przyjemnie je wspominam. Poza tym no, rodzice wysłali mnie do szkoły muzycznej, której wprawdzie nie skończyłem, ale tam też myślę dużo skorzystałem. No a potem to już była taka klasyczna droga. Jak już chwila przerwy była po tej szkole muzycznej i miałem chęć wrócić do muzyki, no to klasycznie gitara, ognisko, poezja śpiewana i potem już rozwój w bardzo różnych kierunkach. No jakoś sobie ciebie nie wyobrażam i poezję śpiewaną. Ile miałeś wtedy lat, kiedy zacząłeś już grać? Jakieś, powiedzmy 15 lat, o tak. Czyli to jeszcze szkoła podstawowa była, tak? Kiedy się zetknąłeś już? To już początek średniej, bo to z takim kolegą, który mnie jakby inspirował do tego, zaczęliśmy wspólnie sobie pogrywać i tak jakby zaczęła się ta druga droga moja muzyczna. A dlaczego gitara, a nie na przykład akordeon? A nie wiem. To jest piękne. Piękny instrument akordeon, naprawdę, niedoceniany zupełnie teraz. A to ja się zgadzam, ja bardzo lubię używać, wprawdzie nie mam akordeonów takich żywych, no ale mam bardzo dobre brzmienie akordeonu, które też mi się zdarza używać w utworach jak najbardziej. A dlaczego gitarę? Może dlatego, że kolega grał na gitarze i ja też chciałem. No tak trochę pod wpływem kolegi, tak? A śpiewał kolega, a ty śpiewałeś, Piotruś, wtedy? Czy tylko grałeś? Kiedyś śpiewałem jeszcze, tak. A dlaczego teraz nie śpiewasz? Bo mi ktoś powiedział, Piotrek, nie śpiewaj. To ty tak mówisz, jak wczoraj Hetman też mu powiedzieli, nie śpiewaj, człowieku, nie śpiewaj. No to coś w tym rodzaju, tak. No, ale może w chórkach przynajmniej gdzieś tam podśpiewujesz, nie? Nie, już teraz staram się, nie. Zresztą tak dobrze się, znaczy mam możliwość realizacji na tylu polach muzycznych, że to śpiewanie nie jest mi specjalnie potrzebne. Zresztą są od tego fachowcy. No rzeczywiście robisz bardzo dużo. No ale jeszcze wróćmy do tych zamierzchłych czasów, czyli co, szkoła podstawowa się kończy, idziesz do szkoły średniej, do technikum czy do liceum? Tak, do technikum. Do technikum. I tam się coś muzycznie dzieje? Masz już jakiś tam zespół czy jakiś kolegów w większym składzie?
bardzo dużo robiliśmy z tym kolegą od poezji śpiewanej. Zresztą do dzisiaj mogę powiedzieć, że do dzisiaj w jakiś tam sposób współpracujemy, bo jeśli przypomnisz sobie jeden jedyny numer z wokalem Endorfinki, to właśnie ten mój kolega tam śpiewał, Osienkiewicz. To z nim tak się trzymałem i to on mnie tak zainspirował i do dzisiaj zresztą, no właśnie zdarza nam się wspólnie coś tam zrobić. A jakiej muzyki wtedy słuchałeś? Jakie to były te twoje inspiracje? Kogo odkryłeś muzycznie wtedy w tym młodym wieku? Znaczy, no wtedy to wiadomo, był Stachura, Wolna Grupa Bukowina, ale to był też ten okres, kiedy zacząłem słuchać muzyki elektronicznej. I tutaj takiej wtedy bardzo popularnej, typu Depeche Mode, czy Jean-Michel Jarre, Vangelis. I to wszystko się tak miksowało na różne sposoby. No.
powoli, krokiem starca, zmęczony ferią zimnych ogni, przechadza się z tyrany wędrówką, bezdomny, nie dla niego pokazy, nie dla niego zabawy. On błądzi już myślami po drugiej stronie świata. No i właśnie pociągnęła cię ta muzyka elektroniczna. Wiesz, że ja byłam na kilku koncertach, chyba nieudanych, chyba źle trafiłam, bo miałam taką awersję do tej muzyki i bardziej mi ta muzyka przypominała techno, ale ty zmieniłeś mój, że tak powiem, pogląd na tą sprawę, między innymi dzięki tej płycie, którą dostałam, za którą ci oczywiście bardzo dziękuję. No ale zanim ta muzyka elektroniczna i te nowe projekty, to chyba miałeś jakieś kapele po drodze, tak? Grałeś z jakimiś kapelami. Jakie to były kapele? No tak, to była właśnie taka ewolucja, bo zaczynaliśmy od takiej czystej poezji śpiewanej, dwie gitary plus tam jakieś koleżanki na wokalu, potem to się troszkę rozbudowywało o instrumentarium takiego klasycznego zespołu. Mogę powiedzieć, że cały czas to rzeczywiście wszystko kręciło się razem z moim kolegą Olem. Próbowaliśmy tam na różne sposoby się rozwijać. No a tak naprawdę to dopiero jak w okresie studiów zacząłem tak się jakby mieć większe możliwości. Spotykałem większą ilość osób takich, które też potrafiły, znaczy też, ja wtedy nie potrafiłem, te osoby potrafiły grać czy coś tam tworzyć i próbowaliśmy. To były takie, nie wiem jak to określić, bo to nigdy nie był jeden jakiś styl. No było kilka zespołów, które pozwoliły jakby postępować w tym rozwoju, natomiast one wtedy jeszcze nie odgrywały jakiejś istotnej roli, bo my tak naprawdę nie specjalnie koncertowaliśmy dużo. A pamiętasz nazwy tych zespołów? No był zespół, który się nazywał Tymczasem, a był też zespół, który się nazywał Minimum Tolerancji, ale nawet nie pamiętam, jak to chronologicznie się układało. No dobrze, no i cóż potem? Kiedy taki stały zespół jakiś się utworzył w twojej karierze? No pierwszy taki jakby mocny strzał to był zespół Endorfine. My się wtedy z kolegami komunikowaliśmy przez taką stronę. To była Strefa Wirtualnej Polski. Tam ludzie zamieszczali swoje utwory i je komentowali. My się tam jakoś tak zbliżyliśmy do siebie i właściwie można powiedzieć, że w 2004 roku powstała Endorfinka, czy może ciut wcześniej. I to było coś takiego już mocnego. My wszyscy byliśmy z różnych miast, a wiadomo, że takie kontakty internetowe nie zawsze skutkują dalszym zacieśnianiem więzów takich przyjacielskich. A w tym przypadku tak się właśnie wydarzyło, że zaczęliśmy się spotykać na żywo i wtedy sobie grać. No i to przetrwało do dzisiaj, czyli to już jest mnóstwo czasu. No, czyli to Adam, Krzysztof i Piotruś, tak? Powiedz coś o tych muzykach. Tak, wtedy był jeszcze nasz kolega Neri od Zbytkowszczy, który potem z zespołu odszedł. Powiedz nam coś o tych muzykach, cóż to za ludzie? No tak, to zacznę od Kenia, czyli Krzysztofa Kurkowskiego. To jest człowiek, który dźwiga na sobie wszystko. To znaczy ciężar jakby popychania do przodu, tworzenia nowej muzyki, czy obudowywania tego, co wymyślimy. To jest taki motor napędowy zespołu.
absolutnie nawet nie potrafiłbym takich stworzyć. Także ja jestem pełen podziwu. No i to jest ta wartość bardzo duża, którą odnosi do Eberfinki. Z kolei Aleś Burkowski, czyli Smog, to jest człowiek, który ma wizję przeróżne i właściwie z jego pomysłu ten zespół powstał. Nadał mu nazwę, którą też kiedyś wymyślił. No, Aleś z kolei jest człowiekiem, który tworzy brzmienia, jest tego, tej dziedziny mistrzem. Robi brzmienia takie, których można powiedzieć, no są unikalne. Także, no i wnosi też dużo melodyki do Endorfinki. Dobrze, a powiedz mi, bo ja zawsze, no znaczy nie znam się kompletnie na tej muzyce i chciałabym zrozumieć, jak tworzy się tego typu muzykę, tym bardziej, żeby na odległość, no nie jesteście, spotykacie się tam z tego, co w jakimś wywiadzie czytałam, że się spotykacie co jakiś czas, ale w większości jesteście daleko od siebie. Jak wy tworzycie tę muzykę? Jak to, jaki jest proces tworzenia? Wydaje mi się, że nie jest on jakiś specjalnie odległy od tworzenia innych rodzajów muzyki, bo po prostu zawsze musi być pomysł. Pomysł, który wychodzi od jednego z nas, czy pomysł, który wychodzi na spotkaniu takim, gdzie sobie jamujemy i potem dopiero ten pomysł się rozwija, obudowuje. Także no to myślę, że to jest taki dość klasyczny sposób komponowania. Pomysł, melodię, no i potem już cała konstrukcja. I każdy dogrywa swoją ścieżkę, czy jak to wygląda? Tak jak klasycznie się to robi w innych gatunkach? Każdy dogrywa, przy czym, tak jak mówiłem, no, są te role takie dość podzielone, bo na przykład ja bardzo często zajmuję się tworzeniem harmonii utworu. Kania robi jakby taki główny zaczyn aranżu, Smog dodaje melodię lub też uzupełnia aranż swoimi przebiegami przeróżnymi. No i tak sobie przesyłamy te pliki po prostu. I dokłada, jeden z nas je składa oczywiście to w całość. Together soon.
A skąd zainteresowanie taką właśnie muzyką? Przecież ona ma się bardzo dobrze, bo poczytałam trochę, że to kondycja tej muzyki wcale nie jest zła, ale może tak mniej popularna, że tak powiem. Może się od młodych ludzi. To nie ma co ukrywać, że jest to muzyka niszowa, ale no nie wiem, to jest taki naturalny wyraz ewolucji muzycznej, mojej przynajmniej, z tym, że to nie jest coś, co jest jakby moim jedynym sposobem na realizację. Niemniej tutaj też się czuję radość stworzenia takiej właśnie muzyki. Bo ona w ogóle gatunkowo, no ja nie wiem, czy to są jakieś podgatunki w tego typu muzyce, no ale tam gdzie są jakieś jazzujące wasze fragmenty, gdzieś tam jest jakiś folk, no można usłyszeć tam inne. Czy to można powiedzieć, że to jest jakiś podgatunek muzyki elektronicznej? Myślę, że to jest po prostu mikstura tego, co każdemu z nas siedzi w głowie i też sądzę, że siła endorfinki na tym właśnie polega, że tutaj nie ograniczamy się do jakiegoś jednego gatunku. To, że ktoś lubi ambient, nie znaczy, że my robimy ambient, tylko wplatamy takie elementy, ale one się mieszają z zupełnie innymi. Na płycie masz. Nie ma ograniczeń. Na płycie, którą dostałam, są czerwone klawisze, czarne klawisze, jak jeszcze? Co to znaczy? Proszę tutaj ładnie wytłumaczyć i bądźcie. Co to znaczy? Tłumaczę. Czerwone klawisze, no to są, to smok jest z nimi związany. To jest po prostu jego instrument. To jest czerwone monstrum, czyli Nordmotor G2. Bardzo taki instrument trudny do opanowania, ale właśnie smok się zawziął i postanowił z niego wydobyć to, co najlepsze, i tak właśnie czyni. Zresztą te efekty są słyszalne. Także to czy czerwone instrumenty, no to smok właśnie. A co tam było dalej? Czarne chyba, tak? Czarne to ty. To ja czarne, no tak. Ja to w zasadzie... No nie mam kolorowych instrumentów, wszystkie syntezatory, które mam, są czarne po prostu. I dlatego. No i jeszcze Krzysiu, ale ja nie pamiętam, jaki to był kolor. Zielony? Zielony może być. Chociaż już nie pamiętam, z czego to wynika. Może z tego, że ma taką zielono-czarną ścianę w swoim muzycznym pokoju. A, no widzisz, i tu człowiek mógłby głowić się, interpretować. Próbowałam, jak pisałam tą opinię o waszej płycie, to ja się tak zastanawiałam, co to ma w ogóle znaczyć. Mówię, nie będę nic pisać, bo jeszcze się tu wygłupię i jakąś głupotę napiszę. A to proszę, oni sobie tak od kolorów ściany, od instrumentów, nie wiadomo, ja myślałam, że to ma jakieś znaczenie. No dobrze. To był pomysł Darka, naszego gitarzysty, który jest też graficiem i postanowił takie oczko puścić właśnie do... No i odnaleźliście... To jest też tak, że wszyscy wypisują, na jakim instrumentarium tworzyli i tam się potem pokazują jakieś Yamahy, Moogi i takie rzeczy. No a to tak nie do końca musi wyglądać właśnie, dlatego myślę, że to mrugnięcie takie jest dość zabawne. No i trójka facetów odnalazła wolność w równoległym świecie, tak? No teraz już czwórka. A już właśnie czwórka. Tak, gitarzysta, który jest już dwóch chyba lat z nami. Chyba dwóch, tak. No to jest gitarzystą, ale jest po prostu specjalistą od przecudnych, moim zdaniem, melodii i potrafi je stworzyć do właściwie wszystkiego. Jest genialnym muzykiem. Moim zdaniem. Cóż to jest ten równoległy świat dla was? Czy to jest to, o czym piszą naukowcy? Myślę, że po części. My tak naprawdę to spotykając się, zaczynając grać, tworzyć, to my się gdzieś tam wymykamy temu światowi i staramy się i wtedy wkraczamy właśnie w coś zupełnie innego, w jakiś świat absolutnie inny, równoległy, w którym pewne rzeczy w ogóle nie istnieją, a inne z kolei z
myśli, to jest dobry świat, tak? Pozbawiony, bo pamiętam Pochłaniacz Zła, chyba tak się nazywał ten utwór. Ja to tak odebrałam, to jest chyba drugi utwór na płycie, jak gdyby oczyszczenie od tego, z tego wszystkiego, co jest tutaj na ziemi, tu gdzie nie jest całkiem do końca dobrze. Czy to jest dobry świat? Tak, ten nasz świat równoległy jest absolutnie dobry. Tam odpoczywamy i tam ładujemy akumulatory, tak można by to. I dajecie szczęście słuchaczom. To w ogóle jest jakaś taka muzyka, która przenosi rzeczywiście w inny wymiar. Ja bym powiedziała, że to nawet, no może porównanie niezbyt trafne, ale to jest coś, czego poszukiwano, jak Nirwana, która, wiesz, daje ci odprężenie od tego, co tu na ziemi, gdzie się w ogóle odrywasz, i ta wasza muzyka rzeczywiście taka jest, to się przenosisz, i to mnie zdziwiło, mnie, która kompletnie nie chciała nawet myśleć o takiej muzyce, że zawładnęliście moją duszą niestety i kazaliście mi gdzieś tam krążyć daleko, daleko w ten nieznany, równoległy świat. No piękna płyta. Piękna płyta, ja namawiam słuchaczy, piszcie do Piotrusia, kupujcie płytę, bo naprawdę po każdym ciężkim dniu, po każdym niedobrym wydarzeniu ta płyta przynosi ulgę, przynosi nadzieję, a przede wszystkim ona opowiada o przyjaźni, oni się tak doskonale tam rozumieją. Czy mówię dobrze? Tak, jak najbardziej, ta muzyka to jest nierozerwalnie związana z tym naszym przebywaniem razem, to jedno bez drugiego jakby by nie funkcjonowało, albo nie dałoby też takich efektów. Kto wymyśla tytuły tych utworów? No to robimy razem, przynajmniej ostatnio, przy ostatnich płytach, bo jako że się już właśnie dość regularnie spotykaliśmy na tych takich tymowych sytuacjach i czasem właśnie coś wpada do głowy takiego i potem zostaje. A czasem jest tytuł tego, kto wymyśli dany utwór czy dany motyw taki, który potem rozwijamy. Bo to Pochłaniacz Zła to prawie z literatury fantastycznej, to jakieś takie... To sen, to sen, to sen.
bardzo mi się podoba. Ale to nie jest twój jedyny projekt, Piotrusiu. Powiedz o innych. Co ty jeszcze w życiu muzycznym robisz? Znaczy, jest tych projektów troszkę. No jest taki, znaczy zespół, który jest takim dla mnie no najważniejszym, to jest zespół Half-Light, który tworzę z dwoma fajnymi Krzysiami, z Krzyśkiem Janiszewskim i z Krzyśkiem Marciniakiem. To jest nasz toruński zespół, tu rodzimy, także my tu się normalnie, tak jak przystało normalnemu zespołowi, spotykamy się na próbach, gramy, ćwiczymy, próbujemy, jamujemy. No i udało nam się wydać kilka płyt, mam nadzieję, ciekawych. Projekty. Powiedz mi jeszcze, bo wróćmy jeszcze do tego zespołu twojego, bo też macie wydane płyty, prawda? Ile macie wydanych płyt z tym zespołem? Jakie to płyty? Ja już nie zliczę, chyba z 7. Ale Piotruś, bo ja gdzieś znalazłam takie, jak czytałam właśnie o tym zespole, że wy jesteście grupą elektrorockową. O ile rockową rozumie, to cóż to ten pierwszy człon oznacza? No elektronikę, jak najbardziej, bo ja lubię elektronikę i to jest jakby mój wkład. No, ale z kolei często pomysły wychodzą od naszego gitarzysty, który jest jakby wyznawcą rocka progresywnego, choć nie tylko, oczywiście jest otwarty facet. No i Krzysiu Janiszewski, który jest naszym wokalistą, też założycielem właściwie zespołu i pomysłodawcą całości, też wywodzi się z takich mocno rockowych klimatów i często jego jakby te ścieżki, które tutaj w zespole podążamy, też są rockowe. Także też miksujemy takie elementy bardzo różne. Dlaczego Piotruś nazwa obcojęzyczna? Jak zaczynaliśmy, to w ogóle mieliśmy taki pomysł, żeby to był zespół anglojęzyczny, bo pierwsze dwie płyty były wydane z tekstami zaśpiewane po angielsku. Dopiero później jakby stwierdziliśmy, że tematy, które poruszamy, są na tyle jakby istotne i coraz bardziej skomplikowane, że wyrażenie ich w języku angielskim znacznie upraszczałoby to, co chcemy powiedzieć. I dlatego Krzysiek, nasz wokalista, który jest również autorem wszystkich tekstów, stwierdził, że będzie pisał i śpiewał po polsku i tak uczyniliśmy. I potem wszystkie kolejne płyty były już po polsku nagrane. No i super, bo widzisz, ja cały czas walczę z tym, nie mogę tego zrozumieć. Nie wiem, może ty mi to wytłumaczysz, że polski zespół śpiewa po angielsku. Przecież my nie mamy obowiązku znać angielski język. I wiesz, ja byłam na kilku koncertach takich właśnie zespołów, potem jak sobie przetłumaczyłam teksty, bo dla mnie to jest... Tekst i muzyka to jest nierozerwalna całość i trudno mi ocenić wokal, muzykę, kiedy mi przeszkadza to, że ja nie rozumiem, o czym śpiewa. No i jak sobie przetłumaczyłam, to byłam przerażona. Owszem, muzyka fajna, wokal fajny, ale treść, którą chcieli przekazać po angielsku, na szczęście, no to niestety była tragiczna. Bardzo z tym walczę. Uważam, że Polacy powinni śpiewać albo mieć te piosenki dwujęzyczne, czyli tu dla nas Polaków śpiewają po polsku, bo wtedy dla mnie to jest ważne, o czym śpiewacie, co chcecie przekazać. Poznaję zespół po tym, co śpiewacie, tak? To jest wasza jakaś tam tożsamość, pokazanie tego, że wy macie coś do powiedzenia. Po angielsku tego niestety zrobić nie mogę, a wcale w Polsce nie muszę się uczyć języka angielskiego. Dlaczego tak jest? Wiesz co, ja mogę powiedzieć tylko za nasz zespół. Rozumiem. Staraliśmy się, jak zaczynaliśmy, to staraliśmy się pisać takie piosenki bardziej popularne i ten angielski też był właściwie taki mocno hasłowy i nietrudny do, myślę, zrozumienia nawet przy niezbyt dobrej znajomości angielskiego. Tylko właśnie, no i tu wchodzi ewolucja. Pisanie tekstów i pisanie muzyki okazuje się, że to nie jest tylko i wyłącznie rzemiosło, ale bardziej przekazywanie własnych myśli. I tutaj wydaje mi się, że Krzysiek też po prostu jakby stwierdził,
jest dla niego niewystarczająca do tego, co chce opowiedzieć w każdej z piosenek. Mm-hmm. Dlatego przeszliśmy na nasz rodzimy język. Że ja próbowałam sobie to jakoś wytłumaczyć, że może wszyscy myślą o jakiejś, nie wiem, światowej karierze i dlatego po angielsku, no bo ja znam francuski dobrze i rosyjski, w związku z tym nie muszę znać angielskiego i dlatego chwała wam, że zaczynacie śpiewać po polsku, bardzo mnie to cieszy. No i ta nazwa jeszcze zostaje, może kiedyś zostanie zmieniona, chociaż pewnie was już utożsamiają, prawda? I to jest pewien symbol, z którego nawet byśmy chyba nie chcieli zrezygnować. No ja wiem, bo to już jest... To już jest marka i to już trudno potem zmienić. No dobrze, no to a cóż to znaczy w tłumaczeniu ta wasza nazwa? Półmrok. Półmrok, a to jest oczywiście związane też z jakby rodzajem muzyki, no i z tymi takimi tekstami wieloznacznymi, które Krzysiek pisze, że to wszystko nie jest takie jasne, wielobarwne i przyjemne, ale świat ma bardzo różne swoje postaci.
wiesz, powiem ci, że trochę posłuchałam was i no jedna płyta zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, wydana w 21 roku. Cóż to za płyta? W 21 roku, no to będzie Niepokój Wolności. Tak jest. Dlaczego taka płyta powstała? Ta płyta jest bardzo takim naszym, naszą, nie wiem jak to określić, no nie reakcją, naszym sposobem opisywania powieści 1984. No właśnie, tak myślałam. I każda z tych piosenek nawiązuje albo do konkretnej sytuacji z książki, albo do jakiegoś stanu z tej książki, który się odczuwa przy przeczytaniu. Tam, no, każdy utwór jest bardzo konkretnie związany z tą powieścią właśnie. Mm-hmm. No tak myślałam właśnie, jak słuchałam. Jest ta płyta jeszcze dostępna? Ona jest jeszcze dostępna, tak myślę, w Audioanatomii, tam u naszego wydawcy. Mm-hmm. Bo my już osobiście to mamy niewiele egzemplarzy. Mm-hmm. Tam zostało. No to proszę się tam szukać gdzieś w czeluściach tego internetu płyt z Piotrusiem w roli głównej. Piękne teksty tam są. No dobrze, inne projekty. Inne projekty. No to w takim razie jest taki projekt, który się nazywa Partycypanci Korzyści Globalizmu, stworzony z Andrzejem Kulpińskim. To jest taki mój przyjaciel, który mieszka w Czechach. My już nagraliśmy też chyba ze 4 płyty. Nie wydawaliśmy ich w formie fizycznej. Są dostępne w internecie. A całość polega na tym, że Andrzej jest świetnym tekściarzem, takim w śmiesznych tekstach zawierającym dość poważne treści i to takie wielowarstwowe. Mhm. Ja jestem jego wielkim fanem. No i tak sobie nagrywamy. Po prostu zupełnie nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną. Ja mogę robić, co tylko mi się podoba. Andrzej do tego nagrywa wokale i pisze teksty. No i tak sobie robimy to dla czystej przyjemności. To już jest taka nisza niż. Nisza niż. A wiesz, nie słyszałam, muszę poszukać gdzieś to, jakiegoś utworu i posłuchać, bo chyba nie umieszczałeś u siebie na profilu, albo ja to przeoczyłam, bo cię śledzę. To mogłem wcześniej umieszczałem kiedyś. Muszę poszukać i posłuchać, jak to brzmi. Dobrze, i dalej, bo ty jesteś takim człowiekiem, który współpracuje z wieloma osobami, wielu osobom pomaga. Ja bym nawet powiedziała, że zaistnieć pomagasz niektórym. No ja staram się pomagać, ale też robię to dla własnej satysfakcji, bo w tej chwili jakby mam to szczęście, że jeżeli ktoś ze mną rozmawia na temat współpracy, to naprawdę ma coś ciekawego do zaoferowania. I ja wtedy czuję, że ja sam będę miał z tego przyjemność stworzenia. Także no to jest taka korzyść obopólna. Bym powiedział. No to... Nie wiem, czy pozwalam komuś zaistnieć, bo ja sam nie do końca jestem przekonany, że ja zaistniałem. No bez skromności zbytecznej, naprawdę, panie Piotrze. No, zaraz dojdziemy do tego, co mnie fascynuje już zupełnie i totalnie i związane jest z twoją osobą, ale jeszcze, no to powiedz, te projekty związane ze wspólnym graniem, z pomocą innym, to jakie to projekty? Chociaż strasznie nie lubię tego słowa projekt. Jest duet o nazwie Acapulco. To jest z kolei taki duet hip-hopowy i to z kolegą z toruńskiego zespołu Zagadka, który również jest świetnym tekściarzem. Ja uwielbiam wszystkie jego teksty, które dla swojego zespołu Zagadka napisał. Jestem ich wielkim fanem i on zaproponował mi stworzenie tego. No i tak napisaliśmy też. Jeszcze nic nie zostało wydane, ale być może pomyślimy i o tym. Ale to są raperzy? To jest, to znaczy Marcin Polkowski, który właśnie pomysłodawcą tego zespołu jest rockmanem. Zespół Zagadka to jest zespół
to muszę cię tu poprawić, Krzysiu, Piotruś, bo któryś raz już słyszę, hip-hop to jest subkultura. Na to się składa taniec, ubiór, muzyka. Natomiast to jest rap. To jest rap. Chyba to, o czym mówisz. Muzyka to hip-hopowa, która mieści się w tym całokształcie, to jest rap. Wiem, bo byłam menedżerem takiego zespołu. Więc no, wszystko. No, nie przeciwstawiam tu innego zdania. No dobrze, i co? I jeszcze nic nie wydali, tak? Zagadka niczego jeszcze nie wydała. Znaczy nie, Zagadka tak, tylko my jako zespół, jako duet, jak Acapulco, nic nie. Aha, Acapulco, no. Mhm. No na razie myślimy o tym, żeby może trochę podkoncertować, ale to też jeszcze daleka droga. Dobrze, dalej. Co dalej? Dalej. W roku 2017 moja koleżanka Kasia Lubiszewska zaproponowała mi napisanie muzyki do takiego projektu dla mnie nietypowego. Ona miesiąc po miesiącu robiła zdjęcia w lesie, znaczy zdjęcia lasu, oczywiście, a nie kogoś tam w lesie. Takie bardzo, bardzo tajemnicze, zamglone, bo one były wszystkie poranne. Cały projekt zresztą nazywało się Jak się budzi las, czyli randki zebrane lub też z dopiskiem randki rozebrane. I w każdym miesiącu ukazywał się film, w którym pokazany był zestaw zdjęć i moja muzyka do tego. Taka muzyka była ilustracyjna bardziej. Także to zupełnie jakby w odmienną stronę to poszło, ale projekt był również bardzo satysfakcjonujący. Idę do pracy, śpiewają ptaki, wietrzyk wiosenny rozwiewa miasta smród, deszczyk pozmywał z fasad brud stary. Takie widoki to istny cud, a jednak tak się zastanawiam, czy może to złudzenie jest i wcale nie jest ładniej, może to jednak fake. Może to nie jest prawda, może to jednak fake. Boję się jednak dotknąć, by nie pobrudzić się. A może to nie jest prawda, może to jednak fake. Boję się jednak dotknąć, by nie pobrudzić się. Było, każdy wie, mrużyła oczy i słała uśmiech, tak jakoś zachęcając mnie. Lecz gdzieś tam w głębi duszy kiełkuje strach, co jeśli to nie ona. Tęczowe wszak poglądy ma, może być bardzo odmieniony. Może to nie jest prawda, może to jednak fake. Boję się jednak dotknąć, by nie zdziwić się. A może to nie jest prawda, może to jednak fake. Ja boję się jednak dotknąć, by nie zdziwić się.
odnalazłeś się. Odnalazłeś się w takim projekcie. Jest najbardziej, nawet nasz nieodżałowany, no nieżyjący już niestety przyjaciel Jurek Kapała, który nam pomógł w bardzo wielu muzycznych sprawach. No właśnie, redaktor Jerzy Kapała, tak? Tak. Mhm. Namawiał mnie, żebym wydał to jako płytę, taką odrębną. No jeszcze tego nie zrealizowałem, ale może kiedyś... No ciekawe, może to jest taka, wiesz, relaksująca muzyka, bo nie słyszałam, więc nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale jak opowiadasz o tych zdjęciach, to być może tak to wygląda. Dalej, jakie jeszcze projekty? Projekt Kwadrat. To jest projekt taki czysto elektroniczny, który, no my tam wydaliśmy, powiedzmy, dwa albumy też tylko w sieci wydane. No na razie projekt nie rozwija się, ale może jeszcze zaistnieje. To jest taka już bardziej czysta elektronika. Przy czym też z udziałem gitary Darka Śliny. Ale to są instrumentalne utwory? To są instrumentalne utwory, tak, zgadza się. W większości przypadków projekty, w których bierzesz udział, to są chyba instrumentalne. Czy się mylę? No, nie robiłem statystyk, ale generalnie przewaga jest instrumentalna. Ja wolę instrumentalne, ponieważ wtedy działa wyobraźnia i jest pięknie. Dalej, panie Piotrze, męczę, dalej. Dalej. Ostatnio wziąłem udział w takim projekcie Iwony Zuchniak. To chyba miałaś okazję też... Ja właśnie na to czekam. Czekam, aż o tym powiesz. No to się składa z trzech utworów. Taka epka została wydana. Ja muszę przyznać, że ja akurat lubię bardzo projekty wokalne. No i tutaj ten też był bardzo satysfakcjonujący. Ona ma silny, fajny wokal. A mieliście koncert chyba, tak? Wczoraj czy przedwczoraj? Kiedy to było? Wczoraj, tak. Jak było na koncercie, opowiedz. Myślę, że się udało. Zagraliśmy dwa utwory właśnie z tej płyty Iwony i jeden utwór z iClouda mojego, który też wspólnie z Iwoną nagraliśmy. Pewnie demony były. Demony były, tak, od Iwonki. Były Czarne Wrony. Też no jeden utwór. Z iClouda Kalejdoskopy. No widzicie, Piotruś jest taki, on wcale taki nie jest, jak się tu prezentuje, bo on jest niezwykle dowcipny, on ma taki dowcip, który mnie odpowiada, inteligentny dowcip, a tu jest jakiś taki ugrzeczniony, jakiś taki, no nie wiem, pytam go o koncert, a on był chyba udany. To zamiast powiedzieć, że były bisy, że ludzie byli zachwyceni, to chyba udany. To skromność? No, udany w tym sensie, że udało nam się zagrać i chyba nie zepsuć tam nic. Znaczy, ja mówię bardziej o sobie, bo Iwonka to tam dała czadu. Tak samo jak Krzysiu Marciniak, który z nami grał te utwory, to też znakomicie zagrał. Jakże on umniejsza swoją wartość. No, pod tym względem cię nie zdałam, naprawdę. To już absolutnie. I dochodzimy do tego, co trzymam w ręku. I gdybym była w Empiku gdziekolwiek, to pierwsze, co zwróciłabym na tę płytę uwagę. Wiesz, na którą? Nie wiem. Na twoją solową płytę, tak? Pierwszą? Czyli? No, to bardzo mi miło. Naprawdę. A jeszcze ty projektowałeś okładkę, tak? No taki ogólny zarys, tak, bo mój braciszek mi pomagał tutaj. Dlaczego taka okładka? No ona ma właśnie pokazać dwoistość mojego podejścia do świata. Klaun jest taką osobą, takim symbolem. Szczególnie właśnie ten umalowany. Ja umalować się za bardzo nie mogłem ze względu na zarost. Ale klaun jest taką osobą, która maluje się i maluje sobie uśmiech na twarzy, ale tak na dobrą sprawę wcale to nie oznacza, że w środku również ten uśmiech zawsze jest. No, bar-
bardzo stare boty, prawda? Czyli dwoistość natury. No i właśnie, chociaż masz ten uśmiech tutaj na tej okładce, to ona właśnie intryguje przez to, że tak ją zrobiłeś, że taki tam jesteś. No w środku też pięknie zresztą, na paluchach też patrz. Skąd ty masz w ogóle te takie noski? Też takie chcę. Gdzie to masz? Gdzie to kupiłeś? Bo jak pisałam, znaczy mówiłam o tej płycie, no to wszyscy mieli noski, a ja bez noska. No i co? Dobrze, dwupłytowy album. Pierwsza płyta to z wokalem, druga instrumentalna. Powiedz, co łączy te dwie płyty, jaki jest klucz do może interpretacji tych utworów, bo nie wiem, jak to jest w twoim przypadku, ale zawsze oczekuję, że te nagrania, które znajdują się na płycie, nie są przypadkowe, tylko są jakoś ułożone w jakąś tam historię, w jakąś tam opowieść. Czy tak było? Czy to są najlepsze utwory na przykład? To znaczy, to nie jest na pewno płyta koncepcyjna. Ona nie jest w całości opowieścią. Mhm. Bardziej właśnie każdy z tych utworów ma ukazywać różne aspekty tej dwoistości natury ludzkiej. Mhm. Ten podział taki na dwie płyty, no to jest dość oczywisty, bo pierwsza jest właśnie z wokalami, druga to są utwory instrumentalne. Zależało mi na tym, żeby nie robić tej płyty samemu. Mimo że kompozycje są w zasadzie moje wszystkie, to jednak myślę, że tu bardzo dużą wartością dodaną jest to, co wnieśli goście, których zaprosiłem do współtworzenia. Ta płyta byłaby, myślę, mniej ciekawa zdecydowanie, gdybym tworzył ją tylko i wyłącznie sam. Zresztą wtedy nie byłoby też i wokalu. Tak bardzo dawno. To wczoraj przecież było. Ty była, ty byłeś. Razem byliśmy, kochałeś. I się skończyło, pamiętam. Ja nie chcę, wspominam. Teraz zdjęcia wyrzucam z pamięci. Nasze chwile, ta ławka. Daj spokój. Usiądźmy na moment. Już nigdy. A kiedyś tyle tego było. Kocham cię, kocham. Nie kochasz mnie wcale. Nie chcę, ja nie chcę cierpieć jak dawniej. Chciałabym, chciała. Uciekasz z objęcia. Czuję tu jeszcze na sercu draśnięcia. Kocham cię, kocham. Nie kochasz mnie wcale. Nie chcę, ja nie chcę cierpieć jak dawniej. Znajdźmy się, potrzebuję cię. Nie chcę znów cierpieć jak dawniej, nie. Uchodzi powietrze. To pękło serce. Ktoś to zobaczył. Aplauz. Ktoś chce tego jeszcze. Szum. Szept tysięcy. Ryk. Tłum chce więcej i więcej. Chwila zastanowienia. Nie. Nastąpił czas wyzwolenia. Syk. Uchodzi powietrze. Trzask. To pękło serce. Pisk. Ktoś to zobaczył. Aplauz. Ktoś chce tego jeszcze. Śpiew. Zatmiały treny żałobne. Trzask. Ktoś próbował przytomnieć. Płacz. Odwodniło się zrozumienie. Gniew. Tak chce przeznaczenie. Kocham cię, kocham. Nie kochasz mnie wcale. Nie chcę, ja nie chcę cierpieć jak dawniej. Chciałabym, chciała. Uciekasz z objęcia. Czuję tu jeszcze na sercu draśnięcia. Kocham cię, kocham. Nie kochasz mnie wcale. Nie chcę, ja nie chcę cierpieć jak dawniej. Znajdźmy się, potrzebuję cię. Nie chcę znów cierpieć jak dawniej, nie. Nie kochasz mnie wcale. Nie chcę, ja nie chcę
kogo zaprosiłeś do współtworzenia tej płyty? Tak, patrząc po kolei na utwory, no to zaprosiłem, co było dla mnie wyborem absolutnie oczywistym, Krzysia Janiszewskiego z zespołu Half-Light. Krzysiu wziął udział w dwóch utworach, napisał teksty i zaśpiewał. Zaprosiłem Iwonę Zuchniak do jednego z tworów, żeby go zaśpiewała. I tutaj tekst napisał Michał Maliszewski z zespołu Kajoła, w którym właśnie Iwonka również uczestniczy. No to jest mnóstwo tak. osób wymienionych, ja ci powiem. Trochę jest tych osób wymienionych. No tak jak naliczyłem, to 20 osób wzięło udział No to bardzo duże przedsięwzięcie, powiem ci, bardzo udane przedsięwzięcie. A ty nigdy, Piotruś, nie myślałeś, żeby pisać teksty? Kiedyś myślałem, kiedyś nawet coś próbowałem, ale widzisz, to jest tak jak z graniem na gitarze. Ja kiedyś grałem na gitarze, ale teraz tego nie robię. Mhm. Bo od kiedy jakby wszedłem w ten świat, w to środowisko muzyków, to szczególnie toruńskich, zawsze zawsze gdzieś w zasięgu, powiedzmy, ręki jest ktoś, kto na tej gitarze zagra lepiej niż ja, zdecydowanie. Jest na tyle życzliwy, że jeszcze, że to zrobi. Rzeczywiście. Więc jakby zapotrzebowanie na moją gitarę i tak samo na moje śpiewanie zupełnie zanikło, bo zawsze jest ktoś, kto zrobi to lepiej, a ja się wtedy skupiam na sprawach kompozycyjnych czy aranżacyjnych. Mhm. Tylko no. widzisz, jeżeli ktoś wydaje solową płytę, tak sobie myślę, no nie jestem muzykiem, więc mogę się mylić, i jest jedna płyta z wokalem, są tam teksty i nie są pisane przez ciebie, to tak naprawdę to ja ciebie nie poznaję. Ja mogę cię poznać na tej drugiej płycie, gdzie jest instrumentalne, bo jednak no ty masz inne patrzenie na świat, inaczej myślisz, inaczej może pojmujesz różne rzeczy, a teksty pisane są przez kogoś innego. Chociaż to nie jest zarzut, Piotruś, absolutnie, tylko tak zawsze mi się wydawało, że przy solowej płycie to się powinno jednak skusić na pisanie o sobie. No, ja o sobie to nie lubię pisać. A to ja zauważyłam, że ty to za czas. Wszyscy wokół, tylko nie Piotruś. Piotrusia nie ma, nie? Piotrusia nie ma. No. Poza tym, ja lubię, jeżeli ktoś czuje się jakby w moim towarzystwie, czy też we współpracy ze mną, lubię, jak ktoś czuje się swobodnie. Dlatego jakby nikomu też nie narzucałem tego, jakie teksty ma napisać, czy jakiej tematyki dotknąć. Tylko zostawiałem zupełną swobodę, tak żeby to jakby tylko było skorelowane z muzyką, która wcześniej powstała. Czyli oprócz tej dwoistości natury nie ma tu żadnego klucza, który można by było, że tak powiem, odczytać płytę. Tak? No, można powiedzieć, że jedynym dodatkowym kluczem jest to, że wszystkich, którzy wzięli udział w tej płycie, ja podziwiam i szanuję. I też dlatego ich zaprosiłem. I są twoimi przyjaciółmi. A cóż to jest za napis na czerwono? Uwaga, wulgaryzmy. No, to ten rap. Tam jest, wulgaryzmy bywają nieodłącznym elementem tekstu i myślę, że tutaj ja sam nie jestem jakimś zwolennikiem wulgaryzmów, wręcz odwrotnie, ale one są tutaj jakby na tyle uzasadnione, że nie tylko nie budzą mojej odrazy, ale wręcz mnie rozbawiają. Także nie miałem wątpliwości, że to może w taki sposób zostać, w takiej formie zostać zaprezentowane. Kiedy następna płyta? Następna płyta? Twoja solowa? A, to nie. Nie wytrzymam z nim, naprawdę. Spontaniczne. No to niech jeszcze raz będzie spontaniczne. Żeby dawał taką fajną płytę, to słuchacze czekają, ja czekam. Wonka czeka na następną płytę. Co ty sobie myślisz? Nie ma, ale nie, tam zostaw te inne projekty solowe. Jakie plany, Piotruś, na najbliższy czas? No najbliższy czas to mam bardzo konkretne plany, bo postanowiłem właśnie troszkę ograniczyć
miejsce. Dlatego no, to jest takie coś dla mnie ważne teraz. Czyli wracasz do tej takiej, powiedzmy, rodzimej kapeli, tak? Tej, która jest dla ciebie ważna. Pozdrów chłopaków od nas, od radia Ty i Ja i ode mnie. No ja czekam, Piotruś, ty będziesz grał, ale koncerty jakieś będą? Macie jakieś koncerty już zaklepane, że tak powiem brzydko? Tak, mamy koncerty. W tej chwili chyba w najbliższym czasie trzy, chociaż ja nie mam dobrej pamięci do daty. No ale przynajmniej może przynajmniej miejscowości, a na waszej stronie, bo macie stronę zespołu, prawda? Pewnie tam jest. No, na Facebooku. Mhm. Wiem, że jeden jest charytatywny, jeden w Grudziądzu i jeszcze jakiś jeden, ale nie pamiętam. Mhm. To jak będziecie na Śląsku, to proszę dać znać im wące, bo ja was muszę na żywo zobaczyć i posłuchać, wiesz, że to wszystko wychodzi wtedy, prawda, o muzyku na koncercie, a nie na płycie. Na płycie to można zrobić wszystko. Prawda, że można zrobić wszystko? Nawet ja mogę ładnie zaśpiewać, chociaż nie potrafię. No, więc... No wiele rzeczy można zrobić. Ja kibicuję bardzo Tobie, Piotruś, i każdemu Twojemu projektowi. Pozdrów Iwonkę też ode mnie. I mam nadzieję, że mimo tego, że się zastrzegasz, że to był spontan, to jednak za jakiś czas, niedługi, bo ja nie mam tyle czasu, mój drogi, wyjdzie druga solowa płyta i będę mogła się cieszyć tymi dźwiękami, a ta to szczęście z tej płyty twojej, waszej właściwie, no to mi towarzyszy codziennie teraz, wiesz? Bardzo mi miło to słyszeć. Po prostu ja zaczynam dzień od tych pięknych, instrumentalnych utworów i chyba się zakochałam w tych utworach. I dobrze. No cóż, Piotruś, jeszcze czegoś ci życzyć? No, no, ty to na pewno będziesz długo prowadził. No, zdrowia ci życzę przede wszystkim, bo wiesz, jak się ma zdrowie, to wszystko można osiągnąć i wszystko można zrobić, a ty masz niesamowite pomysły i wiele tych pomysłów. Tego ci wszystkiego życzę w imieniu swoim, ekipy Radia Ty i Ja, słuchaczy również. Dziękuję. Moim Państwa gościem był człowiek, który zmienił moją przestrzeń muzyczną, Piotr Skrzypczyk. Dziękuję.
co tu, moi drodzy, dużo mówić, no. Piotr Skrzypczyk po prostu. Było inaczej, prawda? Inaczej niż zawsze. I to dobrze, to jest piękne w muzyce, że można odkrywać nowe stylistyki, nowe dźwięki. Ja naprawdę pokochałam muzykę elektroniczną. Patrz, Koziołku, jakbyśmy byli na pierwszym koncercie u Piotrka, to byśmy chyłkiem bocznymi drzwiami nie uciekali, tylko byśmy siedzieli tam murowani i słuchali. Piotr Skrzypczyk, pamiętajcie to nazwisko, o nim będzie jeszcze głośno, moi drodzy. Szkoda, że Fryderyki nie rozdaje się w dziedzinie, chociaż nie wiem nawet, ale chyba... Nie, jest chyba kategoria muzyka elektroniczna. Ja jeszcze się odniosę tylko, co napisał Janek w czasie audycji. No ja też żałuję, że Maciej nie dostał Fryderyka. Dostała Maja Kleszcz, która jest taka bluesowa jak ja, operowa, zupełnie bluesowa płyta, no a jednak w kategorii bluesa otrzymała, no, otrzymała nagrodę, otrzymała Fryderyka. Szkoda, szkoda bardzo. Moi kochani, Piotruś, wspaniały, cudowny muzyk, taki, który rzeczywiście jest, no... człowiekiem do rany przyłóż. I to, że on taki był tutaj chwilami bardzo poważny, to niech was to wcale nie zwiedzie, bo jakby się tak sobie posłuchali, czy poczytali raczej, co on tam wypisuje czasami na tym swoim profilu, to ma niesamowite poczucie humoru, właśnie takie inteligentne poczucie humoru, które ja bardzo, bardzo lubię. Piotrusiu, ja ci bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie, za to, że byłeś gościem mojej audycji i nie zostawiamy cię, na pewno cię nie zostawiamy. Ja będę co jakiś czas o Piotrusiu przypominała. Moi drodzy, jeszcze jedna rozmowa nas czeka za tydzień. Za tydzień poznacie ostatniego na razie rozmówcę mojego, Piotra Komosińskiego, związanego z Indywiduo, związanego z projektem Pola, ale również poniekąd ze Zdrową Wodą i innymi jeszcze projektami. A potem przez trzy kolejne audycje będą prezentacje, czyli będziemy poznawać po jednym utworze, coś tam powiem, chociaż niektórzy twierdzą, że mówię za dużo, ale coś tam powiem na jednej audycji, zawsze jest około 22 muzyków. Jeszcze raz, Piotruś, wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich, którzy są związani z projektami Piotra, bo robicie fajną robotę, naprawdę. Instrumentalne utwory, ale nie tylko, ale przede wszystkim instrumentalne są przepiękne, a to szczęście wypływające z tej płyty, już nie mówię o solowej, wszystko słyszeliście. Piszcie do Piotra, kupujcie płyty, bo warto, bo naprawdę warto. I co ja wam mogę powiedzieć? Za chwilę usłyszycie Noc, kompozycję Piotra Komosińskiego z Poli właśnie. Natomiast ja powtarzam cały czas i bez przerwy jedno tylko zdanie. Kochajcie polskich muzyków, kochajcie polską muzykę, kochajcie polską piosenkę, kochajcie ich. Oni naprawdę potrzebują waszego uwielbienia. Rozpieszczajcie ich, kupujcie płyty, słuchajcie, rozmawiajcie. Koniec polskich muzyków, moi drodzy, na dzisiaj. Ja was żegnam, zapraszam za tydzień, potem za dwa, potem za trzy, a potem będzie przerwa. Zjawa Blues musi trochę odpocząć, chociaż nie do końca będzie się leniła. Wydaje mi się, że mignęła mi gdzieś Gabrysia. Ja cię, Gabrysiu, witam, bo widziałam, że reagowałaś na stronie audycji, więc chyba może coś tam podsłuchiwałaś. My z Gabrysią się widzieliśmy i wczoraj, i dzisiaj, i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Dobranoc, moi drodzy, śpijcie dobrze i posłuchajcie Piotra Komosińskiego. Dobranoc. Thank you.
przyjdź do mnie nocą, patrz w lustro. Takiego ciebie pamiętam. Czuwaj nade mną ostatnią noc. Ty czuwaj nade mną ostatnią noc. A ptaki zlecą się do czarnych okien. Trzaski ciepłe oddechy na plecach twoich pod twoim okiem. Nago układam sekrety, a ty czuwaj nade mną ostatnią noc. Przybądź tu ostatnią noc, kochaj mnie w ciele. Piotruś, dziękuję za audycję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i my bardzo, bardzo Ciebie, Piotruś, pozdrawiamy i trzymamy kciuki za powodzenie wszystkich projektów. Kochaj bez czasu. I odpłyniemy jak żagle na wietrze. Wiesz, wtedy się kładę na podłodze jak mgły i ciężkie powietrze. Odchodzę, czuję, odchodzę, zamykające drzwi, o wszystkim zapomnimy, a wszystko poczujesz ty, ostatni z nich. Czuwaj nade mną ostatnią noc. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu, kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu, kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. I odpłyniemy jak żagle na wietrze. Wiesz, wtedy kładę się na podłodze. Kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu. Kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. Czuwaj nade mną ostatnio.